Siemano, witam w kolejnym odcinku zatytułowanym Paczka przesyłka z Chin. Dzisiaj otworzyłem w urzędzie celnym oczywiście paczkę, bo znowuż przyszło w miarę wartościowe, tam podejrzewam, że powyżej 20 euro czy tam 30 euro to już wzywają klienta do otwarcia paczki. Mogę oczywiście to zrobić za pośrednictwem poczty, ale każde otwarcie przez urzędników razem z pocztowcem czy razem z kurierem to koszt około 10-15 euro razem z dostawą z powrotem do domu, także wolę się przejechać, wolę otworzyć z nimi i mieć spokój. Co dzisiaj mi przyszło? Dokumenty są. Już pokazuję, zacznę od tych takich mniej wartościowych rzeczy. Przyszły mi ramiona do mojego quadcoptera, zapasowe ramiona CTMR 250, to jest carbon, full carbon, quadcopter replacement QAV 250, no niestety to jest ZMR 250, ale tak to piszą. Czyli ramiona będą do tego pasowały. Niestety przy upadku pękło mi tutaj, nie wiem czy to widać, pękło mi ramię. No i trzeba będzie wymienić. Czekałem na tą przesyłkę niedługo, bo zamówiłem przesyłkę ekspresową za 15-20 euro, jakoś tak, koszt kolosalny, no ale przyszło mi w ciągu tygodnia, nawet chyba nie całego tygodnia. Kolejną rzecz, którą dostałem, z czego bardzo się cieszę, to jest Mobius case. Mobius case. Gdzie ten mój Mobius jest? To jest drukowane na drukarkach 3D. Fajna sprawa. Tu jest mój Mobiusek. Super, teraz o, nawet zatrzask jest, widzę, że śrubki też mogę użyć do zamknięcia. Wyjście na kartę jest, ładnie widać. No super, w końcu Mobiusa nie rozwalę przy uderzenie. Dobra. I teraz najważniejsza rzecz, z której niezmiernie się cieszę. Mini transmitter 5,8 GHz. W większości krajów, chyba tam wspominałem, dozwolona moc nadajników FPV, nadajników telewizyjnych, to jest 25 mW, to jest 200 mW, troszeczkę więcej, no, ale cóż. I oto on.
piękny w swojej prostocie. Plus, tak, to jest kabel podłączeniowy do GoPro lub do Mobiusa też, tak mi się wydaje przynajmniej. Wchodzi, nie wchodzi. A, czyli tylko pod GoPro, niestety do Mobiusa nie wchodzi. Drugi kabelek, tu można wtedy pod kamerkę podpiąć, jest tak, przewód żółty jest telewizyjny, przewód biały jest audio, dwa uziemienia i jeden plusowy. Ten nadajnik jest auto, PAL, NDSC i SECAM. Patrzę tylko właśnie, od 6 do 30 V może pracować. Fuh. No to aż miło. No i antenka do tego, która jest szrotem, można ją od razu wywalić, a podstawa to polaryzacyjne antenki. Wejście SMA i SMA, także super pasuje. Chcę go zastosować w tym quadcopterze, w ramie, która mi wcześniej przyszła. Będę mógł go dać, dobrze, w ten sposób podpiąć. Ten jest pionowo, ten, który jest tutaj, jest pionowo, tego będę mógł poziomo podpiąć w tamtą stronę i będzie fajnie pracował, mam nadzieję. Dobra, to wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, do następnego filmu. Na razie.